jest moja walentynka, JJ-ka, która zawalczy dzisiaj o specjalne nagrody w Brawl Stars. Aby zdobyć skina, musi wygrać mecz grając walentynkowe duo z randomową osobą, skinem, o którego walczy. Walentynkowa aleja składa się z trzech etapów: zielonego, pomarańczowego oraz złotego. Czy JJ-ce uda się dzisiaj wygrać 3 razy i zdobyć wszystkie oferty? Oglądajcie film do samego końca i koniecznie zostawcie dla niej walentynkową łapeczkę w górę. Jest już ze mną moja walentynka. Hej. I dzisiaj czeka cię walentynkowy challenge w Brawl Stars. Wow! Myślałam, że dostanę jakieś czekoladki. Spokojnie. Zawalczysz dzisiaj o kilka kozackich skinów. Tak wygląda walentynkowa aleja, tutaj jest JJ-ka. Dlaczego ja tu jestem z pierogiem? Bo to jest najlepsze zdjęcie świąteczne z pierogiem świątecznym ruskim. Chciałem tam wkleić serduszko, ale uznałem, że pierog jest śmieszniejszy. Twoim zadaniem jest dzisiaj wygrać mecz w trybie duo z randomem, ale jeżeli chcesz zgarnąć na przykład laleczkę Jessie, no to musisz zagrać Jessie. Będzie śmiesznie. Na pewno będzie ciekawie. No, zaczynamy. W pierwszym meczu walczysz o laleczkę Jessie za 29 gemów. Jest przecudowna, ale oczy ma trochę straszne, co? Jak otworzy, takie czarne. Wow, faktycznie. Przerażające, ale fajnie wygląda. Fajnego ma też z tyłu pieska. Peta. Peta, tak jest, bo to jest chyba piesek akurat w tej edycji. Tak mi się wydaje. Tak, bo wystawia jęzor. Skin kosztuje 29 gemów, to nie jest dużo. A wy, moi kochani, jeżeli robicie sobie jakieś walentynki i kupujecie skiny, nie zapomnijcie wpisać do sklepu kodu Farel. Będę mega wdzięczny, a teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu na ofertę 360 gemów z poprzedniego wow. odcinka. Teraz na ekranie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca. Gratuluję, przyjacielu. Odezwij się do mnie na e-mail, żebyś mógł sobie doładować ofertę za 360 gemów. Dzisiaj, moja kochana, co? Robimy jakiś konkursik dla widza walentynkowy? No, oczywiście. Jak myślisz, co jest bardziej korzystne? Oferta 2 razy 170 gemów, czy jedna oferta 360? Mi się wydaje, że lepiej ta oferta po 2 razy, bo wtedy 2 osoby wygrają, 2 osoby się będą cieszyć. Okej, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, napiszcie w komentarzu walentynkowa JJ-ka. Wpisujcie kod Farel do sklepu albo wersja dla leniwych. Kliknijcie pierwszy link w opisie. Widzę, JJ-ka, że masz Jessie Tanuki na wysokości 500 puszek. No tutaj może być poziom wyższy. Może dobierzemy ci jeszcze, o, dodatkowy atak i tarczę. Prędkość ataku złomka zwiększ sobie i myślę, że i drugi star power szok. Mamy dzisiaj mapę, kłopoty chodzą parami. Zobaczymy, jak pójdzie. No to zaczynamy. Patrz i się ucz, jak to się robi. Patrz, ile jest Piperek, więc uważaj, tak. A, bym powiedział. Już wiem, co jest dobre na tą mapę. Piperka jest mocna na tą mapę, no to prawda. Okej, okay. Ja bym ci radził, żeby zawsze w Jessie mieć minimum 3 ammo naładowane, bo jej amunicja się bardzo długo ładuje. Dawaj na dół, weź te skrzynki. Dobra, chłopiec leży, uważaj, nie, 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 Piper, nie idź tam. Dobra. Dobra, dobra, uważaj, i teraz góra, i prawo, 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 nie idź tam, to będzie Piper. Dobra, jest u góry, na szczęście cię nie widziała. Nie otwieraj na razie skrzynki, zostaw ją, szkoda. Ja ci będę podpowiadał, bo to są walentynki, więc dzisiaj masz szansę skorzystać z moich mega umiejętności kierujących. Uważaj, bo Colt będzie ultował, będzie ultował, będzie ultował. Trafił cię, nie wychodź, schowaj się, dostaniesz od Piperki. Dobra, ładnie. Auć. Colt ma dalszy zasięg od ciebie. No widzę właśnie. Chłopiec mega szefem! Jakiś AFK, uważaj, dobra. Teraz go traf. 2 razy, pach. Okej. Okay. Wycofał się. Stań sobie tu w krzaku na razie. Poczekaj na chłopa. A! A to tarka 2, to na spokojnie. Uważaj, bo ten Colt cię mocno zbił. No i stań gdzieś tu, okej. Okay. Są dymy. Ale jest walka o skina do Jessie. Ma ulta, uważaj, bo jeśli cię ultuje, to musisz bok, bok, bok. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Chowaj się, bo Piper idzie. Okej, okay. Tare, 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 raz. Bum, bum. Jest, jest, wieża, wieża, wieża. O! Dobrze. Easy, co? No. Mówiłam, żebyś się uczył. Kupujemy pierwszego skinka. JJ-ka awansuje na wyższy poziom. Let's go. Patrzcie, jak się cieszy. 29 gemów to jest, mój drogi, 12 zł dokładnie. Odpalaj ofertę, stawiam. Gemy doładowane. Elegancko i teraz ponadto Jessie wchodzi. Laleczka Chucky. Mega kozacka. Zadymiarska walentynka. Pięknie. Zobacz w ogóle, ile ja mam skinów do Jessie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć skinów. Okej, okay. I zobaczcie, tu jest piesek. Tu jest piesek.
To jest joystick. To jest z joystickiem, no. Skin z joystickiem. Teraz, moja droga, będziesz walczyła o ofertę specjalną serenadowy Poco. Spoko loko. Spoko loko poko. Ze 149 gemów na 39. Super oferta. Ale masz kozackiego Poco. No, a co ty myślałeś? Zobaczmy tu jeszcze gadżety. Znowu dołóżmy to. Pyk. Wyposażonko i tarcza standardowa. Pyk. Do tego będziesz miała gadżet, dzięki któremu sojusznicy odzyskują HP, okej, okay, albo... Dobra, to to. I da capo, dzięki czemu będziesz mogła leczyć swojego ziomka. No i git, lecimy. Z kim jesteś w drużynie? Z Piperką! Piperką! Z Pupczanem! Pupczan! Pupczan! Pozdro Pupczan, pewnie widz. Dobrze, wjeżdżamy tak, na początku po skrzyneczki ja bym proponował na środeczek, ale musisz uważać właśnie, żeby nie zostać zaskoczonym. Lecz go, strzel w niego, w Pupczana. Okej, widzisz? Tak mu HP przywracasz. Musicie zawalczyć o skrzynki, bo że Pupczan z bliska będzie bardzo wolno otwierał skrzynki. Dobra, pomaga ci Pupczan. O, lecz Pupczana, lecz Pupczana, lecz. I gadżet też mogłaś dać. Jak dasz gadżet, to też mu go uleczysz, nie? Mhm. Czyli jak będziesz miała mało HP, to najlepiej dawaj od razu gadżet. Dobra? Kurde, nie dosięgam. Dawaj, tam trzeba Pupczan. Jo, ale Pupczan to zrobił! Emotka, emotka. Elegancko. Dobra, uważaj. Ty zawsze idź za nim. Może, żeby go leczyć. Może, bo to Leon, jak będzie miał niewidkę, to macie przerąbane, nie? Okej. Okay. Ała! Żeby nie nabił ulta Colt, bo was mocno zbije. Gadżet, dobra. I uciekajcie, szybko. Atakuj. I teraz ult na Pupczana, ult. Dobra, pięknie. Dobrze, JJ-ka. Łączy kropki póki co, nie? Nie, ja bym tam się nie pchał, mają kota. Ole, to zrobił, dobra, wchodzisz to. Tak, ostro. Dobrze! Yes! Co chłop ci wykierował gierkę, to nie mam pytań. Nie, to ja wszystko zrobiłam przecież. Okay. Dawaj, lecz go. Pomagaj swojemu, ty leczysz tutaj. Tak jest, pod prawie półtora koła leczysz. A on ich wyjaśni, dobra? Po kolei, żeś miała dużo amunicji, bo każda amunicja to jest leczenie. Okej? Okay. Lecz go. Dobra. Dobrze. Ach. Co, myślałeś, że nie będzie tak łatwo, co? JJ-ka 0 fragów, Pupczan 6. Brawo. Kolejny skinek na twoje konto wpada. JJ-ka wjeżdżasz po schodach. A, spadła znowu. Jeszcze raz. O Jezu, spada. Wchodzi do góry i odblokowywuje. Małymi kroczkami do celu. Dokładnie tak. Teraz, moja kochana, zawalczysz o niosącą flagę Piper. To jest Piper. To w ogóle nie wygląda jak Piper. Jest przekozacka oferta. Pokażesz, jak się wyjaśnia. Kupujemy naszego Spoko Loko. Kozacki to skinek jest, naprawdę. Mi się on podoba. Let's go! Mamy to. Voila! Serenadowy Poco. To dymiarska walentynka, do tego jeszcze emotka za oba. Kurczę, ale zaloty tutaj. I teraz walczymy o tę ofertę za 149. Zobacz, co się znajduje w tej ofercie. Zobacz. Monety, kleje, spreje. I legendarny Star Drop. Piękne, wow. Co? Okej, dobierzmy tobie wyposażenie, takie samo. Dobierzmy tarczę też. I może damy... To jest auto naprowadzanie, więc bardzo dobrze. I Star Power zasadzka. Tak, że będziesz mocniej atakowała skrzaka, nie? No i git. Czekaj, zmienię sobie strój. Jest walentynkowy, kiedyś o niego walczyliśmy, Piper, pamiętasz? Piper Amor! Albo taka księżycowa, albo taka miśkowata. Dobra, dzisiaj są walentynki, to Piper Amor. Dokładnie tak. Póki co JJ-ka bezbłędnie gra w Brawl Stars. Uważaj na Mandy. Mandy jest mocna. Ja to wszystko dzisiaj porobię za pierwszym razem. Od razu ci mówię, jeżeli aktywujesz gadżet, kolejny strzał będzie samo naprowadzał się na przeciwnika. Więc fajnie by było wykorzystać taki strzał. Uważaj, Rico z bliska, co ty? O kurde, uciekaj! Nie widziałam uciekaj, go! Uciekaj na bok! Czemu nie uciekałaś na bok? Wpadniecie, koniec, po Piperce. Nie będzie skina za 150 gemów, nie będzie. Będzie! Pop ultuje, nie trafia. Przypominam, że grasz Piperką, dawaj teraz gadżet i wkręć tam. Poczekaj, niech ci się go pojawi przeciwnik. Nie, jeszcze nie zabijaj go. W niego szkoda gadżetu użyć. Uważaj, Mandy bije. Dobra, trafiłaś ją. Ładnie, porobiona. Nie idź po to. Nie dasz rady. Kurcze! 11 power cubesów miała.
Ty ale nie, trochę... nie umiesz grać Piperką, ty się nie pchaj tam, ty musisz być z tyłu. Ty musisz no cały właśnie, czas taki dystans trzymać. Bo jestem trzymać. Przyzwyczajona do postaci dobra, na blisko. Chłop, 11. Nie, dobrze, on to przetrwa. Uważaj, i teraz od razu gadżet i strzelaj do przodu. Gadżet i zaraz strzelaj do przodu, jak kogoś zobaczysz. Teraz strzelaj, strzelaj, strzelaj! Co ty zrobiłaś? Teraz strzelaj, strzelaj! Nie trafiłaś, dobrze, ostatni strzał JJ-ki, co to był za mecz? Więcej mi nie było na macie, nie było! JJ-ka w lądy wygrała skina za 150 gram. Ale mieliście chociaż przykład, jak nie grać Piperką. Totalnie, ale ja bym zagrała tak 10 gierek i już bym nią robiła mocne rzeczy, nie? Ale... Na pewno! No tak by było, ja umiem grać Piperką, tylko że zapomniałam, no. Nieważne jak, nieważne w jakim stylu, ważne, że do celu. I ważne, że na górę po drabinie! Zobaczcie, moi kochani, ona już jest na samym szczycie walentynkowej zadymiarskiej alei i zdobywa! Zdobywa niosącą flagę Piper. Gratuluję! Dziękuję mojemu teammate'owi. Wszystkim adoratorom Brawl Stars. Muszę go zapytać, czy zostanie moją walentynką dzisiaj. Koniecznie! Okej, okay, jeszcze drop stary do odpalenia. Raz, dwa, trzy, rzadki. Punkty mocy. Punkty mocy. Kupuję JJ-ce ofertę za 170 gemów. Dziękuję, dziękuję. Proszę, proszę. I czas kupić walentynkową. Może to nie jest walentynkowa, ale... ale oferta bardzo fajna. 150 gemów. Jazda. Let's go! I uwaga! Jest i ona. O, jak ona tańczy! To flamenco. Czy co tam? Brazylijski jakiś taniec. Ikona gracza. Sandałek aha. Złoty. Fajne. Możesz tak. Odpalać nagrody. Monety! Za darmo! Za darmo, goldzik. Dalej. Nowy spray. Fajny. Fajny. Punkty mocy. O! Co? To trzeba kupić? Chyba, że tak, trzeba kupić punkty mocy. A, ha, ha, ha! Posłuchaj, godziłeś się na tą ofertę w pełni, tak? Kupujemy, kupujemy. Więc kupujemy wszystko, co jest po kolei, no. Nie spodziewałeś się takich wydatków dzisiaj. Nie spodziewałem się. 100 gemów kolejnych idzie na punkty mocy. Po co te punkty mocy? Dobra, będziemy maksowali leki zadymiarzy. Dalej. Za darmo! 5 razy! Odpalaj. Rzadki, słabo. Next. Next, słabo, rzadki. Zielone to są słabe, miśka. Słabo, co to za oferta skamerska? Słabo. I ostatni star drop. Czemu wszystkie mam zielone? No bez sensu, słabo klikałaś chyba, wiesz? Do tego masz co? Co to jest? O! Ikona gracza. No to lecimy dalej, kolejne 50 gemów. Kupujemy. Klejnoty kupione. Teraz kupujemy monety, będzie na upgrade'y. Za darmo podwajacz PDM. I teraz uwaga, legendarny dropstar. Teraz wyleci zadymiarz. Piszcie w komentarzu, jak myślicie, jaki jest to zadymiarz. Ja obstawiam, że to będzie kotek, kit. Chodź do nas. Dawaj, dawaj, citek. Citek, kitek. Odpalaj. Let's go! Nie! Nie! 1000 golda tylko! Ale oszustwo! No dobra, Justyna, kotek nie oddał. Ale zrobiłam kit. No i kici, kici nie przyszedł. Moi kochani, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek i JJ-ka przychodzi na kolejny odcinek. Trzymajcie się, wesołych walentynek. Pa!